sobie pytań. Rzuciliśmy. Opowiadałem wam troszeczkę o tak zwanej zielonej energii, czy ta energia słoneczna już była, ale ponieważ był oddźwięk i pytania i zainteresowania, to z wielką przyjemnością wam troszeczkę teraz opowiem o wykorzystaniu energii słonecznej, czyli o czym to jest tak zwaną fotowoltaiką, czyli będę mówił o energii słonecznej i sama nazwa, to już chyba mówiłem, to jest języka greckiego, samo początek, fos, światło, oraz od uczonego włoskiego Volte, który był jeden z takich pionierów badań nad elektrycznością, czyli żeby przejść do wieczności w nauce, to najlepiej jakąś jednostkę wymyślić. Wszyscy będą do końca pamiętali, kto był pan Amper, bo jest jednostka natężenia prądu, pan Volt, Newton, Pascal i tak dalej, i tak dalej. Pan Volta się ukrył w nazwie fotowoltaika i to już jest połowa XIX wieku, kiedy to pojęcie się pojawia. Tak to wygląda dzisiejsza elektrownia. Tutaj to jest zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych i pytanie, czy to jest nasza przyszłość, czy to będzie podstawowe źródło energii, czy to jest pewna nisza, jeżeli chodzi o wykorzystywanie i dostarczanie energii. Troszeczkę o dostępności energii i teraz ostatnio widziałem takie dane, 5 największych zagrożeń dla naszej cywilizacji, dalszego rozwoju. Pierwsze miejsce to jest energia. W czołówce się mieści też woda. Czyli mówimy o czymś, co w tej chwili jest największym wyzwaniem dla naszej cywilizacji. Czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć na najbliższe, na perspektywy nawet już setki lat, dalszy taki rozwój jak w tej chwili, bardzo ekspansywny, czy starczy nam energii. Więc jeżeli chodzi o dostępność energii, to dane na temat węgla, ropy, gazu są bardzo rozbieżne i co roku możemy czytać, że już tam ropa się kończy, potem coś nowego odkryją, nowe technologie, to znów perspektywa się odsuwa, ale ciągle to jest perspektywa w ciągu waszego życia. Jeżeli chodzi o Polskę, ciągle jesteśmy przekonywani, że Polska stoi węglem, a według najnowszych danych, wydaje mi się bardzo wiarygodnych, Polska ma węgle na 60 lat. W opłacalnych źródłach, w miejscach i na tych głębokościach, które opłaca się eksploatacja. Więc te nieodnawialne źródła energii w perspektywie jednej generacji, co najmniej dwóch, no, pomału i niechronnie wyczerpują się, więc musimy szukać nowych. Jedynych z tych nieodnawialnych, których mamy perspektywę na setki lat, to jest energia jądrowa. Tutaj jest sytuacja bardzo dobra, no, ale mamy takie źródło, które wiemy, że nie wyczerpie się nam przez najbliższe około 4 miliardów lat. No i to jest energia słoneczna, której w bardzo różnej formie mamy. To nie tylko jest to, o czym będę mówił, ale jeżeli mówimy o biomasie, no to w końcu z roślin, które no, korzystają z energii, przypływie, wiatry i tak dalej, to jak gdyby znacznie szersze niż tylko fotowoltaika. Jeżeli chodzi o energię, to jest wydajność, to jest moc, jakby jeżeli słońce by było dużą taką elektrownią, jeśli spytamy się, ile ona generuje, jak jest moc, no to jest jednostka niewyobrażalna. 10 do 23, czyli 23 jeszcze zera po 10. No nasze szczęście, ta nasza gwiazda, Słońce jest dosyć odległa Ziemi, 150 milionów kilometrów.
Więc mniej więcej 1 miliardowa tego, co emituje nasze Słońce, dociera do Ziemi. Czyli z punktu widzenia nas to jest tyle. Mamy sporą część energii, która jest odbijana, więc to jeszcze musimy wziąć poprawkę. No i jeżeli to wszystko weźmiemy pod uwagę, to wiemy, no dobrze, to mamy bardzo ambitny plan, wykorzystujmy około 0,1% tej energii, która dociera nas z naszej gwiazdy, zbudujmy przyrządy wynoszące 10%, to już dawno lepiej robimy. No i wtedy dzisiaj od razu produkujemy 4 razy tyle energii, ile potrzebujemy. Widać, że tutaj mamy niesamowite możliwości. To jest jedyne źródło energii w tej chwili, które możemy powiedzieć, że starczy nam na nie tylko na setki lat, ale na praktycznie do końca istnienia naszej cywilizacji. Więc to jest sytuacja. Ten obrazek, co wam pokazałem, te elektrownie, to stoją, no to taki zarzut, który pojawiał się, no dobrze, ale żeby zrealizować taki ambitny plan, to powinniśmy całą Ziemię bateriami słonecznymi obstawić. Więc to akurat jest mitem, to nie jest prawda, ponieważ są obszary, gdzie w zasadzie są pustkami, nic nie ma, jesteśmy pustynie, no to gdybyśmy potrafili bateriami pokryć mniej więcej połowę rozmiaru dzisiejszej pustyni Gobi, no to mamy zaspokojenie produkcji energii na znacznie więcej niż potrzebujemy, bo byśmy każdego dnia produkowali tyle, ile normalnie używamy 27 lat. Więc ten argument, że jest no, bardzo ciekawe źródło energii, ale ono jest nierealistyczne, bo wymaga bardzo dużego terenu i nie jest prawdą. Znacznie więcej terenu zajmowane jest na przykład przy elektrownie wodne, które buduje się, więc to akurat jest nieprawda. Teraz leżąc na plaży, warto sobie tak trochę inaczej na to pomyśleć. No, leżymy na piasku, piasek to jest SiO2. Krzemu mamy bardzo dużo. To jest 5 co do ilości w naszym ziemi pierwiastek, a w górnej warstwie 2 po tlenie. Czyli tutaj mamy pewność, że akurat krzewo starczy nam w zasadzie do końca istnienia ludzkości. I teraz spójrzmy na to inaczej. Więc to na piasku, który zawiera krzem, to energetycznie, jeżeli to przerobimy na baterie słoneczne, to jest tyle jak 500 tysięcy ton węgla. Więc to jest bardzo ciekawe, że to jest, jeżeli się patrzymy na to, czy starczy nam różnych źródeł energii, spalamy węgiel, gaz, ropę, to z punktu widzenia fotowoltaiki, tutaj ilość potrzebnych materiałów jest niebywale atrakcyjna. Także to jest też coś, co warto wiedzieć. Troszeczkę taka perspektywa historyczna, jak to zaczynało się. A mówiłem, że nazwa to jest mniej więcej połowa XIX wieku. To nazwisko pojawia się też w fizyce, ale jakby 2 Becquereli jest. Bo jeżeli tam zajrzymy, to będzie też Becquerel z początku badań nad promieniotwórczością. Także to jest inny Becquerel. I pierwsze baterie słoneczne to no, coś, co może być nazwane pierwowzorem, to jest pan Hertz. Ten pan Hertz, który mamy jednostkę herce. Ten pan Hertz, który też wiekopomne zasługi ma w motoryzacji. Był to wybitny naukowiec, ale jednocześnie wynalazka. Czyli w każdym samochodzie benzynowym mamy coś, co wymalazł pan Hertz, bez tego by nie jeździł, świecę. Czyli Hertz jest też wybitnym wynalazcą. No i materiał, który był używany, selen, to jeżeli ktoś ma stary aparat fotograficzny w domu, się tym parał, to kiedyś takie tajemnicze się coś wyjmowało, patrzyło się w stronę i mierzyło się natężenie światła.
No to właśnie, co najczęściej to była takie płytka selenowa, a efekt to był efekt fotoelektryczny. Padające światło wybijało elektrony, czyli można było mierzyć prąd i przełożyć to na natężenie światła. Efekt zaskakujący, to odkrycie było pierwszą cegiełką do współczesnej fizyki. 1905 rok, Albert Einstein wyjaśnia podstawy fizyczne efektu fotoelektrycznego. I to jest data, którą przyjęto jako początek nowoczesnej fizyki. Czyli w 2005 roku obchodziliśmy 100 lat nowoczesnej fizyki, ponieważ w tym wyjaśnieniu po raz pierwszy się pojawia coś jak kwant energii. Einstein nie użył słowa foton, ale potem ono było wprowadzone przez pana, który się nazywał Lewis, w jakimś artykule chyba w Nature, i padło słowo foton. Czyli mamy wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. No i potem już w latach 30. Mamy mierniki światła, masowo fotografii używane. W dzisiejszym aparacie to jest zbudowane do środka, nawet się nie musimy tym zajmować. Natomiast to, co już mogę nazwać baterią słoneczną, taki no, w tym znaczeniu jak dzisiaj, to jest miejsce, gdzie wszystkie najważniejsze wynalazki w pewnym momencie powstawały. Tam też pierwszy tranzystor zbudowano. Laboratorium, które związane było z telefonią, czyli pan Bell, laboratorium Bella, i to było miejsce w Stanach, które na początku rzeczy kreowało najważniejsze wynalazki. I tam powstaje pierwsza bateria, 4% wydajności, materiał krzepki. Czyli materiał, który jest podstawą dla dzisiejszej elektroniki, tranzystory, układy scalone, ale też dla fotowoltaiki. No i pierwsze użycie praktyczne, 58 rok, sonda amerykańska, która leci w kosmos, już ma baterię słoneczną. Wiadomo, że jeżeli chcemy mieć jakieś eksperymenty naukowe na orbicie, potrzebne jest źródło energii. Dwa dostępne źródła energii w przypadku lotu w kosmos to jest albo efekt termoelektryczny, i część sond ma po prostu elementy radioaktywne, które grzeją, i to jest potem źródłem ciepła w takich przetwornikach termoelektrycznych lub baterie słoneczne. Jeżeli to obejrzymy na zdjęciach, no to jest łazik, to jest amerykański Skylab, tu różne sondy, prąd kosmiczny, który potrafił wysunąć taką, czy też dzisiejsza stacja, która jest w kosmosie, która jest rozbudowana, która ma olbrzymie baterie słoneczne, czyli to jest no, jakby najbardziej takie spektakularne wykorzystanie energii, ponieważ no, w przypadku misji kosmicznych no, trudno sobie wyobrazić jakikolwiek eksperyment bez źródła energii, a więc najczęściej to są baterie słoneczne. Lata 70. były bardzo ważne, bo to jest pierwszy wielki kryzys światowy, kiedy ropa drożeje do niebotycznej ceny z 5 dolarów za coś, co się nazywa baryłką, do aż 20. No i wtedy wszyscy powiedzieli, że świat się zawalił. Tak drogiej ropy to sobie nie wyobrażamy. Dzisiaj to jest około 100 dolarów i jakoś z tym dajemy radę. No ale to był olbrzymi kryzys, to była skokowa zmiana ceny. No i wtedy poszły pieniądze, po raz pierwszy większe pieniądze na badanie alternatywnych źródeł energii. Pojawiają się baterie też, o których potem będę wspominał, które wykorzystują krzem w takiej formie, która nie jest kryształem, znacznie tańszy krzem. Taki materiał się nazywa amorficzny i to jest ten moment, kiedy je się wprowadza. Mniej więcej od tego momentu można powiedzieć, że zaczyna się realnie jakby skoncentrowany wysiłek, żeby zrobić użyteczne baterie, nie tylko dla zastosowań w kosmosie, gdzie nie ma konkurencji, ale też do masowego użycia na Ziemi. Wydajności rosną, mówiłem, pierwsze baterie 4%. Core 90 roku już wielki sukces, mamy baterie wydajności o 10%. Wchodzą też nowe materiały, areksen galu. Materiał, który żargonowo my nazywamy CIX, C od miedzi, wzór chemiczny CU.
I od Indu, wzór chemiczny IE, S od selenu. Dwuselenek indowo-miedziowy, bardzo ważny też materiał do elektroniki, luterek karpu. Wchodzą też inne rozwiązania, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które w Szwajcarii wymyślono. Dzisiaj mówimy, że to są komórki od nazw wynalazcy greckich, więc to się zasadza. Proszę krótko, jak to działa? Takie dwa zjawiska fizyczne, które potrzebujemy, żeby zrozumieć działanie baterii słonecznej. Jeżeli budujemy kryształ i mamy wiązania które, chemiczne, które powodują, że powstaje kryształ, to jeżeli teraz tego wiązania wyrwiemy, na przykład tylko oświetlenia nośnik, to po nośniku zostaje puste miejsce. To kosztuje pewną energię wyrwania, co my fizycy nazywamy, że jest przerwa energetyczna. Żeby zabrać ten nośnik z wiązek, to potrzebujemy odpowiedniej energii. To zależy od materiału, więc ta wielkość tej przerwy będzie funkcją materiału. Nośnikiem jest związek elektron. Ten elektron wyrwany z wiązek może się już po materiale poruszać, więc on jest swobodny. W związku z tym to pasmo, które on może się poruszać, to pasmo przewodnictwa. To ten elektron już może brać udział w procesie na przykład przepływu prądu elektrycznego. No i coś bardzo fajnego, śmiesznego, bo brak elektronu, dziura po nim zachowuje się tak jak cząstka naładowana. Czyli tak jakbyśmy stworzyli w jednym procesie oświetlenia cząstkę ujemnie naładowaną, elektron, jak to jest puste miejsce po nim, czyli cząstka, która nie istnieje naprawdę, ale materiał się tak zachowuje, jakby tutaj była cząstka dodatnie naładowana. No i z elektrostatyki wiemy, że jeżeli mamy minus, plus, to te cząstki się powinny przyciągać. W związku z tym najczęściej scenariusz powinien być taki, że ten elektron zostanie wychwycony z powrotem. Oddana będzie różnica energii, może być to świecenie. Wiemy, że niektóre materiały świecą. Mamy praktyczne wykorzystanie tego zjawiska, że diody świecące lub ciepło, wydzieli się ciepło. No ale my chcemy, żeby te nośniki brały udział w przepływie prądu elektrycznego, więc musimy coś dodać, żeby zablokować to zjawisko szkodliwe dla nas, czyli powrotu tego elektronu w to puste miejsce. No i musimy dodać pole elektryczne. Wiemy, że jak przełożymy do materiału napięcie, no to elektrony to płyną w stronę dodatniej elektrona, to coś, co naprawdę nie istnieje, ten brak elektronu, taka kwasa cząstki dodatnie powinien w drugą stronę, czyli to, co powinno poprzednio ze sobą oddziaływać i my nazywamy zrekombinować, to zostanie polem elektrycznym rozseparowane. Może płynąć polem elektrycznym. Czyli musimy dodać coś, co będzie separowało nośniki. No jest wiele scenariuszy robienia, ja wam teraz pokażę. No jeden z takich scenariuszy to wieść materiał, na przykład krzem. I tak go domieszkować, żeby z jednej strony był nabiar elektronów, a z drugiej nie dobiar. Jeżeli te dwa materiały zatkniemy, to tam, gdzie jest za dużo elektronów, to one są przepłyną w tą stronę, to ta strona zacznie się ładować. Elektrony już nie mogą tu dalej płynąć, bo powstanie bariera. No a bariera i ten obszar oznacza, że tu jest jakby pole elektryczne. Czyli wykreujemy pole elektryczne. Możemy separować ten obszar czymś, co jest niedomieszkowane i wtedy mamy albo złącze PN, albo tak, co nazywamy P. Materiał, który jest niedomieszkowany i materiał domieszkowany także jest nadmiar elektronu. Tutaj zysk jest taki, że ten obszar, gdzie jest zbudowany pole elektryczne jest znacznie większy. Tu są inne tego scenariusze. Możemy zetknąć dwa materiały, możemy do półprzewodnika dotknąć metal i też wytworzymy w pewnym obszarze materiał pole elektryczne, które jest nam potrzebne. No i teraz po co nam te pole elektryczne? Pada światło słoneczne na taki układ, jest absorbowane gdzieś, kreuje parę elektron, te puste miejsce, co nazwałem dziurę. I teraz cała sztuka jest taka, żeby te nośniki dotarły do tego miejsca, gdzie są rozseparowane przez pole elektryczne. I ten taki ruch w materiale nazywamy dyfuzją. To jest pierwsze ważne zjawisko, które jest istotne. Para elektrodziura musi dyfundować do tego obszaru, gdzie zostanie rozseparowana. Jeżeli nie, no to duża część para elektrodziura generowana tutaj czy tutaj po prostu nie da prądu.
Te, które tutaj zostaną pochłonięte, oczywiście natychmiast są separowane, one dadzą duży wpływ na plany. Stąd się naprawdę się opłaca, żeby ten obszar był jak najszerszy. A drugie zjawisko wazy, no to jest takie jak żaglówka, że jak jest wiatr, no ona będzie dryfowała, będzie wiatr ją spychał. I nazwa jest bardzo podobna, czyli jeżeli wytworzymy parę elektrodziura, obszar, gdzie jest pole elektryczne, to elektrony płyną w jedną stronę, dziury w drugą, zostaną rozseparowane, popłynie drugą. No i te dwa zjawiska to w zasadzie cała fizyka, która się kryje za bateriami słonecznymi. Koszty. Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale jak spytamy się, no dobrze, to opowiadacie nam takie wizje, tu mamy nieskończone źródło energii, to dlaczego tutaj cała Warszawa nie jest bateriami obudowana, jakoś nie bardzo to widać. No dobrze, to są przykłady, dom jednorodzinny, wystarczy pokryć dach. Mniej więcej taka instalacja jest w stanie wytworzyć od 4 mac ma przy maksimum oświetlenia, bo oczywiście nocą nic się nie jest generowane, bo nie ma światła. Więcej 4 do 6 kW jest maksymalna moc takiej instalacji w słoneczny dzień. Więcej tyle szacuje się jest potrzebne do jakby zasilania całej instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym. Więc jak gdyby pokrycie, powiedzmy, kawałka dachu, tak jak to jest przykład, teoretycznie powinno starczyć, zaspokoić zapotrzebowanie rodzin. No dobrze, to mniej więcej tyle potrzebujemy kWh na rok, średnia rodzina. Weźmy ceny, 2006 rok. Panel kosztował za 1 W przy maksimum 5 do 10 dolarów. W 2012 bardzo ważna data, bo cena dochodzi do dolara, cały czas spada. Teraz trzeba pamiętać, że kupujemy nie tylko baterie, ale musimy przerobić instalację. Musimy mieć przetworniki, no bo w domu większość rzeczy mamy na 220 V, a baterie nam dają pojedyncze wolty. Musimy mieć możliwość magazynowania, tak żeby wieczorem móc zasilić. W związku z tym typowo trzeba przemnożyć ten koszt panelu przez 3, żeby dodać instalację. To jest bardzo ważny teraz moment, ponieważ wydaje się, że w tej chwili nowa generacja akumulatorów litowych znów da jakiś olbrzymi impuls do dalszego rozwoju fotowoltaiki. No dobrze, i teraz licząc przy tych cenach, które kolejno, widać, że to mniej więcej w ciągu 6 lat pięciokrotnie ceny spadły. Dochodzimy do cen rzędu kilkunastu tysięcy dolarów trzeba włożyć w taką instalację, żeby kupić. No i teraz jak to się ma do ceny energii z różnych konkurencyjnych źródeł? Brałem ceny produkcji i to jest mniej więcej w przypadku elektrowni węglowych. Teraz trzeba doliczyć ceny dostarczania, które w zależności, na przykład w Stanach Zjednoczonych zależy od stanu. Ale to mniej więcej mnoży się przez 3. Więc mówimy, że średnio rocznie koszt dla rodziny amerykańskiej, w przypadku własny domek ma to około 1000 dolarów. Widać, że ciągle mamy barierę, żeby na tej inwestycja się zwróciła, to jest kilkanaście lat co najmniej, zakładając, że w tym czasie nie musimy zmieniać akumulatorów i tak dalej, co jest zbyt optymistyczne, bo wiadomo, że akumulatory zwykle wytrzymują mniej niż 10 lat. Więc dzisiaj mamy ciągle barierę ekonomiczną. To, że jesteśmy zastawieni bateriami, to jest konsekwencja właśnie tych nieubłaganych rachunków, że ta energia jest za droga. No i teraz jak patrzymy na cenę energii, to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś miałem taki, nie wiem czy wam pokazywałem poprzednio, cenę energii w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Przed tym jak Niemcy włożyli olbrzymie pieniądze w odnawialne źródła energii, te ceny były porównywalne. Dzisiaj w Niemczech jest trzykrotnie droższe niż w Stanach Zjednoczonych.
No niestety w momencie, kiedy włożymy olbrzymie pieniądze z przyczyn politycznych w energię odnawialną, ta energia jest droga w tej chwili. Znacznie droższa jest niż w Stanach Zjednoczonych, które nie finansowały tak silnie rozwoju fotowoltaiki, dopóki nie, bariera ekonomiczna nie została przełamana. Więc widać, że jeżeli porównamy z różnymi, tutaj mamy ich energię z generatorów wodnych, z wiatru, z biomasy, geotermalną, a tutaj się pojawia energia fotowoltaiczna, to widać, że na dzisiaj ciągle mamy sytuację, że ta forma energii jest za droga. Ten moment, kiedy zacznie to być na granicy opłacalności, się zbliża, ale ciągle dzisiaj jest to, że jeżeli chcemy rozwijać tą formę energii, to musimy jeszcze włożyć olbrzymią pracę. Ja wam pokazałem w ciągu 6 lat, kiedy skoncentrowano badanie, cena spadła 5%. To pokazuje, jaki potencjał w tej dziedzinie jest. Są bardzo różne podejścia do energii słonecznej. Tutaj jest jedna z nich, że firma Sandia po prostu wykorzystywała energię słoneczną oraz coś, co jest gazem cieplarnianym CO2, żeby robić tlenek węgla, który był potem wykorzystywany do produkcji syntetycznej ropy. Więc jeżeli mówię o energii słonecznej, to tych form jej wykorzystania jest wiele. No i to jest to, co kiedyś wam poprzednio pokazałem, że konsekwencją tego, że energia słoneczna jest za droga, to w tym kawałku, kiedy opisuję odnawialne źródła energii, jest pozycja, która się nazywa inne, i 1/5 tej pozycji innej to jest fotowoltaika dzisiaj, czyli to jest około 0,1% generowanej energii teraz pochodzi z fotowoltaiki. Więc na dzień dzisiejszy to jest ciągle tło. No ale powiedziałem, że jak pierwszy raz te dane światowe widziałem, co jest 5 tych największych zagrożeń dla rozwoju naszej cywilizacji, to ja myślałem, że to będzie żywność, tam nie wiem, jakiś tam, nie wiem. Tymczasem numer jeden jest brak energii. My stajemy przed dramatyczną wizją w ciągu jednego pokolenia, że staniemy przed wezwaniem olbrzymim, skąd wziąć energię. No i świat się rozwija, wbrew temu, co nam cały czas się wydaje, że to nie teraz coraz gorzej. Jeżeli się rozwija, w związku z tym my obudowujemy się wszystkimi gadżetami, lodówkami, pralkami, klimatyzacją, komputerami. Komputery dzisiaj to już jest naprawdę poważny. Komputery zużywają więcej energii niż stały ruch lotniczy świata, to warto już wiedzieć, że to tyle, jak patrzymy, gdzie potrzebuje energii, to komputeryzacja jest jednym z najszybciej i najbardziej energochłonnym działem elektroniki w tej chwili. W związku z tym szacunki mówią, żeby świat rozwijał się w ten sposób, jak teraz, potrzebujemy w ciągu, no powiedzmy, 40 lat podwoić produkcję, czyli mamy w 2010 mieliśmy około 16,5 terawatów mocy we wszystkich różnych generatorach energii. W 2050 potrzebujemy mniej więcej 2 razy tyle. No i to jest olbrzymie wyzwanie, które no, powoduje ból głowy w wielu krajach świata i to, że w Polsce też zaczyna się mówić o alternatywnych źródłach, planuje się budować pierwsze elektrownie jądrowe, szuka się innych rozwiązań niż spalanie węgla. To nie tylko ekologia, ale też ta wizja, że ten węgiel się pomału zacznie kończyć. Trendy są póki co takie, że najwięcej energii będzie produkowane z węgla i to rośnie. Ropa, tutaj jest gaz i dopiero wszystko inne, które się tu pojawia. W związku z tym nadal jesteśmy niezwykle, żyjemy na koszty następnych pokoleń, wcześniej, bo już wasze. Bo już wasze pokolenie stanie przed wizją, że wasi rodzice trochę wam utrudnili życie, prowadząc tego typu politykę, czyli bardzo ekspansywnie się rozwijałem kosztem nieodnawialnych źródeł energii. No i teraz, jakie są plany, jeżeli chodzi o fotowoltaikę? Wszystkie dotąd plany robione w perspektywie lat
okazały się zbyt pesymistyczne. Bo, więc zakładano 10 lat temu, że fotowoltaika, która jest drogim źródłem energii, no nie ma takich potencjału rozwojowego, dopóki nie obniżymy cen. W związku z tym szacowano, że panele fotowoltaiczne, jeżeli chodzi o elektrownie takie słoneczne, no to będzie moc zainstalowana między 2 a 4,5 GW. W 2010 okazało się to mniej więcej ponad 12, czyli no, nawet przy tym bardzo optymistycznym 4,5 to było trzykrotnie nietrafione przewidywanie. Jak dalej? Dalej to będzie już nie tło, tylko mówię w perspektywie, no powiedzmy 30 lat, że to będzie około 5% energii produkowane, czyli ten wzrost jest niesamowity. Jedna rzecz, która tłumaczy, dlaczego niektóre kraje świata już włożyły, dlaczego taki kraj o warunkach klimatycznych, dokładnie jak Polska, czyli Niemcy, są liderem światowym, jeżeli chodzi o zainstalowaną moc w elektrowniach słonecznych, to jest kwestia ochrony środowiska. To jest poważny problem, z którym wiele krajów się parało w Europie i dało sobie radę. To jest coś, co nas czeka. Każdy chce żyć bardzo długo, być zdrowy. Mniej więcej źródła europejskie szacują, że Polacy żyją krócej o 2 lata niż powinni ze względu na potworne skażenie powietrza w Polsce. Jakie są to ilości? No, w Polsce te dane są niedostępne. To właśnie często wam podawałem różne ceny, na części amerykańskie, bo jest najłatwiej znane. Wiemy, że na przykład węgiel jest bogaty w siarkę, czyli spalając węgle, do powietrza idzie też dwutlenek siarki, taki żółty kolor dymu, to jest właśnie siarka. Tam się miesza z wodą i spada na ziemię w postaci kwasu siarkowego, czyli kwaśnych deszczy. W Stanach Zjednoczonych rocznie spada 120 milionów ton kwasu siarkowego. Jakie są dane polskie? Nie wiemy, ale pewnie niewiele mniejsze, no bo jednak 93-5% energii w Polsce jest generowane ze spalania węgla, czyli naprawdę to są dane przerażające. A więc to, co powinniśmy rzeczywiście brać pod uwagę i nawet jeżeli ta energia nie jest energią opłacalną, to jest to energia bardzo czysta. No i jak zobaczymy różne dane dotyczące skąd bierze się nadmiar emisji, na przykład CO2, a w przypadku jeszcze technologii właśnie wydobywa się węgla i tak dalej, to jeszcze groźniejszym gazem jest metan, to aktualnie mamy rocznie około 8,5 miliarda ton CO2 emitowanych, nadwyżka, czyli idzie do atmosfery. Tyle nie jest w stanie już wchłonąć przyroda. My mamy na szczęście procesy fotosyntezy, które przemieniają CO2, odbierają, ale ponieważ mamy ekspansywną politykę, nudne światła rośnie, wycina się lasy, coraz więcej ziemi jest zmieniane na prawne. W związku z tym, no, w tej chwili już czeka nam taki zegar, że zbliżamy się do groźnego momentu w historii naszej cywilizacji, że być może skończymy tak jak Wenos, czyli planeta, gdzie nie da się już żyć. Także mamy naprawdę groźną sytuację. Jak to wygląda w skali światowej? No, nie wygląda najlepiej, ponieważ mamy szczególnie kraje azjatyckie, które bardzo się gwałtownie rozwijają. No i takie kraje, które emitują w tej chwili, liderem światowym stały się Chiny, jeżeli chodzi o emisję gazu cieplarnianego, Indie. W Europie wkłada się olbrzymie pieniądze, żeby ograniczyć emisję gazu. Konsekwencje są takie, że Europa jest coraz mniej konkurencyjna, bo część krajów nie stosuje tych kar jak w Europie. Wymusza się technologie, które są bardziej przyjazne do środowiska, czytaj droższe. No i to jest takie zamknięte koło, bo albo cały świat się dogaduje, że teraz pójdziemy tą drogą, która zabezpieczy nam rozwój bezpieczny,
Albo się wyłamują tak, jak się wyłamują Chiny, jak się wyłamują. Protokół z Kioto Stany Zjednoczone nie podpisały, więc tutaj nie ma w tej chwili jedności. No i w efekcie ilość CO2 w atmosferze cały czas rośnie. No i to jest też przyczyna, dla której powinniśmy, średnia temperatura świata też rośnie. To jest niewiele, to jest ponad pół stopnia na razie, ale na przykład dane świadczą, że jeżeli zatrzymamy tego rozwoju, to jest może też ważne, dlaczego Amerykanie zaczynają się zastanawiać, to większość gospodarki amerykańskiej jest na wschodnim wybrzeżu. Jeżeli będzie rosł poziom mórz, a będzie rosł, no bo znikają wielkie obszary na biegunach w tej chwili lodu, to na przykład Nowy Jork będzie pod wodą, bo średni poziom musi o 12 metrów podniesie, więc może to też spowoduje, że Stany Zjednoczone wreszcie zrozumieją, że powinny się przyłożyć do tego programu, które mają zablokować ten rozwój. Średnio ocenia się, że około ostatnich 30 lat w wyniku zmian klimatycznych około 150 tysięcy ludzi zmarło. Kraje najbardziej zagrożone w Europie to jest Polska. Polska ma najmniej wody w Europie. Czyli tylko nas ratuje. Polska ma mniej wody niż Egipt. Czyli to, co nas ratuje, to tylko jest fakt, że mamy klimat, który jest chłodniejszy niż w Egipcie. W innych przypadkach to by było fatalne. No i teraz mówimy o, teraz zacząłem trochę wam o ekologii mówić, przypominać, i mówimy teraz o, jest olbrzymi wysiłek, żeby robić bardziej ekologiczne źródła energii. Na przykład teraz mówimy o spalaniu węgla, gazyfikacji i tak dalej. Ten słupek to jest ilość gramów CO2 na 1 kWh przy różnych źródłach energii. To nawet przejście do takich nowych technologii, to powoduje, że ten słupek ciągle jest największy. Czyli wszystko, co wymaga spalania węgla, ropy naftowej, gazu, to są bardzo brudne technologie. W przypadku odnawialnych źródeł energii, część z nich to jest biomasa, to jest w pewnym sensie też spalanie. Najczystsza w tym względzie, jeżeli chodzi o CO2, jest energia jądrowa, nie mówiąc o fotowoltaice, gdzie w zasadzie nie ma emisji. Natomiast w pierwszej piątce największych zagrożeń jest woda. Czyli trzeba też od tej strony popatrzeć. I wtedy przed chwilą chwaliłem te alternatywne źródła energii, jak biomasa, energia jądrowa. No i tutaj niestety nie jest to najlepiej, bo reaktory jądrowe potrzebują olbrzymiej ilości wody. Czyli jeżeli zobaczymy od tej strony, to wcale nie jest to taki user-friendly, jak to się czysto po polsku mówi, tak, sposób energii. Robienie źródeł, na przykład etanol czy metanol, który się dodaje do biopaliwa się robi. Rolnictwo wymaga olbrzymiej ilości wody. W związku z tym robienie czy domieszki do benzyny, czy do diesla z rzeczy związanych z rolnictwem wymaga olbrzymiej ilości wody. Także to też trzeba wiedzieć, że to nie do końca jest tak. Jak to wygląda z fotowoltaiką? Wygląda to bardzo dobrze, ponieważ jedna taka instalacja, która będzie pracowała, różnie się ocenia, ale mówi się co najmniej 30 lat. Sama instalacja, bo oczywiście być może krócej będzie pracowały akumulatory i tak dalej, które będziemy wymieniać, ale sama instalacja nie powinna się zużywać. No to każdego roku miały takie oszczędności, jeżeli chodzi o środowisko. No i najważniejsze to, co warto sobie powiedzieć, że największe skażenie radioaktywne nie pochodzi wcale z elektrowni jądrowej, tylko elektrowni węglowych, ponieważ węgiel zawiera ciężkie pierwiastki. W związku z tym, że spalamy węgiel, to jednocześnie w popiołach jakby jest zwiększona ilość pierwiastków radioaktywnych, ciężkich metali, które na przykład organizm ludzki nie potrafi usuwać, więc to jest coś, co warto wiedzieć. Polska wygląda, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, śmiesznie. Do niedawna to było 3 MW zainstalowanej mocy, czyli praktycznie zero.
To jest polskie to zdjęcie, żeby nie było żadnych nieporozumień. Teraz otworzono pierwszą próbną taką elektrownię, więc trochę się to poprawiło. Ale w zasadzie fotowoltaika w Polsce nie istnieje. To jasno trzeba powiedzieć, mamy niesamowicie silne lobby węglowe, które blokuje jakikolwiek rozwój. Sama bateria jest niezwykle prosta i tam mniej więcej z przybliżeniem można wyglądać. Bateria, który musimy mieć na obszar, jest pole elektryczne, górna elektroda, taki grzybyczek, żeby światło mogło do docierać, dolna, może być tu metalizacja, kontakty, możemy zasilać żarówką, więc bardzo to prosto robić. No i teraz, gdzie idzie cały, no jest jak gdyby, prezentuję tutaj grupę badawczą, a tu siedzący Rafał, który przyszedł posłuchać. Jeżeli Was to interesuje, to potem weźmie Was do naszego laboratorium, trochę Wam pokażę, czym on się zajmuje. W ramach doktoratu robi różne komórki. No i dwie strategie są na świecie. Po pierwsze, jeżeli mam obniżyć ceny, to wydajność musi rosnąć. Mówiłem Wam, pierwsze komórki to były 2% z kawałkiem. Potem mniej więcej po 15 latach było 10% olbrzymi skok. Dzisiaj mamy ponad 20%. Postęp jest nieustający i olbrzymie wysiłki idą, żeby zwiększyć wydajność. Tu mam dane z takiej publikacji, która cyklicznie się pojawia co kilka lat, która zostawia rekordy laboratoryjne z przemysłowymi. To już jest przestarzałe, bo to jest sprzed 3 lat, co w tej dziedzinie to już jest przestarzałe. No i widać, że chodzi o dane laboratoryjne, to dla prostych struktur, takich, gdzie jest jeden materiał, przekroczone jest 20, a to jest, co jest produkowane. Czyli mamy już w produkcji komórki, które nie tylko mają te 10%, które tam mówiłem, że kiedyś jak zrobiły takie 10% i wykorzystały czas energii, to już będzie wspaniale, tylko można kupić w tej chwili panele oparte o krzem krystaliczny, gdzie wydajności są 20% plus, czyli troszeczkę po 20%. Cały czas robi się wysiłki, żeby to poprawić. Ja Wam potem pokażę taką generację, tak zwaną trzecią fotowoltaiki, taka co lata w kosmos, która się składa z kilku materiałów, o różnym zakresie zbierania światła, gdzie mamy już wydajności 50%, więc to proste wysokości. Więc są bardzo różne rzeczy, które powodują poprawienie, poprawienie czystości materiału, ale nawet taka strukturyzacja, żeby światło padające pod dowolnym kątem było zbierane. No, bo to jest problem, my robimy baterie na dachu i optymalnie jest, że w momencie dnia, kiedy słońce jest prostopadłe do baterii. No ale w ciągu dnia oczywiście słońce, jeżeli patrzymy z Ziemi, tak jakby słońce się krążyło wokół Ziemi, ale Kopernik nas czego innego uczy, to był problem. W związku z tym na przykład teraz się strukturyzuje powierzchnię tak, żeby zbieranie było równie efektywne w różnych porach dnia. Więc nawet tego typu rozwiązanie. Liderem w zasadzie, jak się patrzy, kto bije rekordy światowe, to albo są grupy z Australii, albo amerykańskie. Jest tutaj NSW, New South Wales, to jest laboratorium z Sydney. Bardzo istotne, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, Stanford, Stany Zjednoczone. To są baterie krzemowe. Specjalne pokrycia, które się robi, takie antyrefleksyjne, które znamy na przykład z kamer, które znamy z aparatów fotograficznych, tutaj też mają poprawić coś, żeby światło padające, broń Boże, się nie odbijało, no bo taki foton jest stracony. Wszystko ma być obserwowane. Stąd kierunek. No i to jest, co praktycznie co roku jest publikowane, tego typu rysunek, gdzie pokazywane są, jak się zmieniają wydajności z roku na rok. Znaczy, w niektórych przypadkach ten postęp już jest minimalny, to jest dopracony do maksimum. Inne, kiedy się robi bardziej rozbudowane, to są tak zwane trzeciej generacji komórki, mamy już wydajności imponujące. To jest bardzo drogie rozwiązanie, ale w przypadku na przykład lotów w kosmos, tam cena panelu nie gra roli. Istotna jest wydajność, w związku z tym
To są typowe rozwiązania dla przemysłu kosmicznego, gdzie wydajności mają już kilkadziesiąt procent. Pojawiają się nowe pomysły, wykorzystywać polimery, organiczne materiały. I tutaj też bardzo szybko zaczyna to rosnąć, to zaczyna być konkurencja. Więc jak z roku na rok się to ogląda, tego typu wykresy, to po pierwsze widać ustawiczny, wolny, bo wolny wzrost. Dwa, pojawienie się nowych pomysłów. Czyli jakbym teraz pokazał dane z ostatni rok, to już byśmy mieli nowe materiały. Na przykład teraz bardzo głośno jest aperoskita i tak dalej. Te pomysły non stop pojawiają się, weryfikowane, próbuje się zrobić wydajniejsze baterie. Druga strategia, która jest równie ważna, to obniżanie ceny. No, pokazywałem, że jeżeli byśmy obniżyli tę cenę nadal dwu, trzykrotnie, to wreszcie fotowoltaika zacznie konkurować z takimi klasycznymi źródłami energii. No i to jest bardzo ważne też zadanie i w stronę obniżania ceny. Przepraszam, że to jest po angielsku, ale już wziąłem gotowy, taki przygotowany slajd z jakiejś prezentacji, nie tłumaczyłem. W związku z tym mamy już kolejne generacje, która pierwsza to jest krzem krystaliczny, druga, która jest już w produkcji, to są cienkowarstwowe, o nich za chwilkę powiem, obłoki fotowoltaiczne, gdzie przez obniżenie grubości materiału, pierwszych tych potrzebujemy często kilkaset mikronów nawet krzemu, 100, kilkadziesiąt, 200, tutaj pojedyncze mikrony, nawet jeżeli jest to materiał droższy niż krzem, to fakt, że jest znacznie go mniej, to rozwiązanie zaczyna być konkurencyjne. Co jest trzecią generacją, to już jest kłótnia. Część jako trzecią generację mówią takie komórki wieloskładnikowe, które latają się w kosmos. Czwarta wam pokażę, to są już wszystkiego rodzaju rozwiązania typu nanostruktury albo polimerowe, ale mówię, tutaj nie ma zgodności, bo część ludzi na świecie polimerowe nazywa, że to jest trzecia generacja, więc to się to, co w tej chwili zaczyna wchodzić na rynek, to jest ciągle zdominowany przez krzem taki krystaliczny, to są najwydajniejsze, to są tak zwane cienkowarstwowe. W związku z tym może być to coś takiego, które jest elastyczne, możemy położyć na dowolnym, czyli na folii, kawałek blachu, na szkle, gdzie napyla się krzem. On nie jest kryształem, to jest tani krzem, to jest materiał, który nie ma takiej struktury jak kryształ. Nazywamy go amorficznym. To jest bardzo tanie w produkcji. To, co płacimy tutaj, to jest niższa wydajność. Ona jest ponad dwukrotnie niższa wydajność konwersji energii słonecznej w elektryczną. Natomiast jest to bardzo tanie, więc kosztujemy jakby to, że to jest mniej wydajne, nie jest tu istotne, bo jest to znacznie tańsze. Więc jak w końcu policzymy koszty energii produkowane przez to rozwiązanie, to to rozwiązanie może być atrakcyjne. Również jeżeli chodzi o inne materiały niż krzem, w tej chwili jest też ciekawy moment, bo można kupić komórki, które wykorzystują inne materiały niż krzemowe. Jednym z najbardziej badanych jest telurek kadmu. Drugim jest ten materiał, który wam tłumaczyłem, co ten skrót znaczy. Dwuselenek, tutaj jeszcze gal jest, no, galowo-indowo-miedziowy. Czyli taki materiał, który ma aż cztery składniki. No i jak gdyby, co jest ważne w tym sensie, jaka jest jakby myślenie. Jak wam pokazywałem całą ideologię, fizykę, że wyrywamy nośnik związań, to kosztuje pewną energię, tak żeby on był swobodny. I to w fizyce nazywamy przewód zdrojeniowy. Ta energia zależy od materiału do materiału, ale energię, którą jesteśmy w stanie zdobyć, to jest wielkość tej przerwy, w pewnym sensie potencjał to jest dzielone przez ładunek. Czyli jeżeli weźmiemy materiał o przerwie zdrojeniowej większy niż krzem, to trochę większe napięcie wygeneruje, ale mniej fotonów absorbuje. W związku z tym szuka się pewnego optimum, jakie warunki w sensie tej energii wyzwolenia stworzenia paralelogramu materiał powinien spełnić. No i to się kręci wokół tej grupy materiału. Tutaj stąd pojawia się to telurek kadmu, który stał się materiałem atrakcyjnym dla fotowoltaiki.
I przez to, że tutaj wystarczy bardzo cieniutka warstwa tego materiału, czy to jest stalowy kapu, czy reksonek galu, czy inne materiały. Przewaga tych materiałów jest to, że tutaj współczynnik absorpcji, wydajność absorpcji jest wielokrotnie wyższa niż krzem. Krzem jest akurat od tej strony materiałem dosyć trudnym. Krzem słabo obserwuje światło. Dlaczego? No to troszeczkę chciałbym wam opowiadać. My to nazywamy, że krzem ma skośną przerwę energetyczną, ale to już jest szczegół. Warto zapamiętać, że krzem nie jest dobrym absorberem. Czyli jeżeli weźmiemy materiał, który jest bardzo wydajnym absorberem światła, tak jak telurek kadmu, rosynek galu czy tym podobne, to możemy obniżyć grubość z setek mikrometrów do pojedynczych mikrometrów. No i w efekcie, mimo że produkcja tlenku kadmu czy arsenku galowego jest wielokrotnie droższa niż krzemu, ale przez to, że tego materiału jest tak mało, to rozwiązanie może być ekonomicznie uzasadnione. No i szczególnie w Niemczech włożono olbrzymie pieniądze w rozwój tej technologii, żeby budować komórki fotowoltaiczne. Więc to jest coś, co obserwujemy. Dzisiaj te komórki cienką warstwą to jest, zbliża się do 20% rynku. W związku z tym rzeczywiście one są produkowane. Jeżeli chodzi o telurek kadmu, to jest przykład wielkiej elektrowni w Niemczech. Wszystkie panele zbudowane są z wykorzystaniem telurku kadmu. Ta akurat elektrownia ma moc około 40 MW. Także Niemcy byli liderem. A same struktura to jest obszar telurku kadmu sprzężony z drugim materiałem, siarczkiem kadmu. A tutaj na granicy tego metrów jest to pole elektryczne budowane, które separuje nośniki. Czyli to jest aktywny obszar samej komórki fotowoltaicznej. Mamy kontakt z tej strony, mamy kontakt z tej strony. Jeden musi z nich przezroczysty być, tak żeby światło dotarło do tego obszaru. Z tyłu może być metal, który odbiera nośniki. Czyli tak mniej więcej wygląda komórka fotowoltaiczna. Tu wam pokazuję przykład, że komórkę możecie sobie sami zbudować. To jest taki test, który myśmy zrobili. Czyli kupiliśmy za niewielkie pieniądze proszek z firmy Alwitz. Telurku kadmu, siarczku kadmu podgrzaliśmy, naparowaliśmy na szkiełko. Szkiełko było pokryte takim, można kupić takie szkiełka, to ono jest pokryte przezroczystym materiałem. To jest tlenek indowo-cynowy i to. No i taki, no, garnuszku wyprodukowane komórka miała wydajność 2,5%, więc można sobie bardzo prosto, jak ktoś lubi bawić się, zrobić taką właśnie baterijkę fotowoltaiczną samemu za niewielkie pieniądze. No teraz to, co bardzo silnie podkreślano, że te komórki zawierają kad. Kad jest pierwiastkiem, metalem ciężkim, jest niebezpieczny dla nas, my nie umiemy tego wydalać z organizmu, więc obawiano się, co będzie, jeżeli masowo wprowadzimy coś, co zawiera kadm. No i na szczęście, jak ja nie będę tego wszystkiego czytał, ale jeżeli zrobiono dokładnie badanie, to ilość kadmu, który dostanie się do atmosfery, do środowiska, jeżeli zbudujemy takie baterie na wykorzystanie telurku kadmu, czyli na kilowat godzinę, około 0,3 do 0,9 mikrogramów kadmu. Natomiast jeżeli tą samą energię wytworzymy spalając węgiel kamienny, który też zawiera kadm, to do środowiska się dostaje w zależności od typu węgla od 3 do 6 mikrogramów, czyli 10 razy tyle. Czyli ten strach, który był, że to powinno być zabronione, bo zawiera kadm, jest nieprawdą, bo w porównaniu z konkurencyjnym rozwiązaniem, czyli energia spalania węgla kamiennego, to ilość kadmu, który dostaje się do środowiska, jest wielokrotnie, 10 razy mniejsza w tym rozwiązaniu. Także to jest taki drugi przykład, ja wam pokazałem poprzednio.
jak panika była, jak wprowadzono te lampy takie fluorescencyjne, że rtęć nas już zabije. A potem się okazało, że ponieważ to zużywa 5 razy mniej energii niż klasyczna żarówka, potrzebujemy mniej węgla spalać, w związku z tym ilość rtęci do środowiska będzie obniżona, mimo że zaczniemy produkować żarówki czy lampy z rtęcią. Więc czasami warto też popatrzeć, będąc naukowcem, robiąc takie rozwiązania od tej strony, jakie są konsekwencje ekologiczne. No i mniej więcej to drugie rozwiązanie, ten materiał, który nazywamy CIS albo CIX, bardzo podobna konstrukcja, szkło, ma tu kontakt przezroczysty, ten materiał aktywny, tutaj jego partner, generacja światła będzie mniej więcej dawała nośniki, które będą separowały w tym mniej więcej obszarze, które mają potem być zbierane i tego typu komórki w tej chwili też są w produkcji, bardzo badane i próbuje się. Trzecia generacja lata w kosmos. To są już bardzo rozbudowane struktury, które mają tak dobrane, że każda kolejna warstwa zbiera światło z innego zakresu spektralnego. Te kolory tak są dobrane, znaczy oczywiście to jest bardziej pod czerwień niż czerwień, ale chodzi o to, żeby zwiększyć wydajność zbierania światła. Krzem absorbuje na granicy, tak po czerwień i czerwieni, wyższe energie słabo. Więc dodajmy mu coś, co będzie lepiej absorbował w dalszym zakresie, dodajmy mu coś, które będzie... Więc tu jest rozwiązanie, które różne modyfikacje krzemu wykorzystuje, ale w innych rozwiązaniach to są trzy typy w ogóle materiałów. Na dole może być krzemowa, potem jest jakiś GNS, a góra Senegalu. Tego typu złożone konstrukcje robimy z wykorzystaniem już drogich technologii, jak technologie typu związek molekularny, to są już bardzo drogie technologie. Natomiast teoretyczny limit tego rozwiązania jest 70 kilka procent. I w tym momencie, jeżeli to ma latać w kosmos, to cena już nie gra roli, ponieważ one w sumie najwydajniej będą produkowały energię elektryczną. W związku z tym pieniądze, które idą w rozwój tego typu struktury, głównie pochodzą z programów kosmicznych. No i czwarta generacja, bardzo ciekawa. Już każdy, czy chce, czy wie o tym, czy nie wie, to już jesteśmy w tej chwili w epoce olbrzymiej konkurencji dla klasycznych materiałów półprzewodnikowych, czyli organiki. I chodzi o nie tylko o rozwiązania elektroniczne, ale te świecące optoelektroniczne, czyli większość z Was, jeżeli wyjmuje swoją komórkę i tak dalej, to display już jest zrobiony z polimerów. To są tak zwane OLEDy. W tej chwili już firma Philips produkuje panele światła białego do oświetlenia. Pojawiają się telewizory, które wykorzystują polimery i tak dalej. Czyli ten rozwój jest bardzo szybki. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Koszt metra kwadratowego krzemu do pierwszej generacji to jest 1000 dolarów. Koszt metra kwadratowego polimerów to jest 1 dolar. To jest niezwykle tani materiał. Czyli jeżeli zrobimy te rozwiązania wykorzystując polimery, to jesteśmy w stanie znacząco, bardzo silnie obniżyć cenę. No i stąd olbrzymie w tej chwili zainteresowanie tego typu materiałami. No i jak zajrzymy, no to są ta szybko rosnąca ta część tutaj, w tej chwili wydajności, które się mówi, to są procentowe wydajności, wiele procent. Chyba rekord świata w tej chwili, w ostatnim roku był 9% na takich komórkach. I co roku jest trochę lepiej. Więc to jest w tej chwili bardzo też ważny i ciekawy kierunek rozwoju. A kłopoty, które są z polimerami, to jest niska trwałość tego rozwiązania. Czyli musimy wymyślać pewne metody zabezpieczenia. Czyli jeżeli macie wyświetlacz na polimerach w komórce, to zabezpieczenie jest bardzo proste. To są dwie szybki. Czyli to jest wklejone między dwie szybki szklane, które są szczelnie tutaj robione, żeby ani parę wodna nie dostawała, ani powietrze, które niszczą te polimery.
związku z tym no, to są w sumie bardzo prymitywne rozwiązania, ale działa. W związku z tym bardzo dużo się teraz mówi o takich rozwiązaniach typu hybrydowych, żeby połączyć polimerowe rozwiązanie z czymś, co jest materiałem takim klasycznym, czy izolatorem półprzewodnikowym, żeby zabezpieczyć trwałość takich rozwiązań. I tutaj przykład, to jest taki przykład komórki, którą myśmy robili. To komórka jest robiona z samoaktywna, część polimerowa, natomiast na zewnątrz jest wkładany materiał półprzewodnikowy, tlenek cynku, który ma podwójną rolę. Pierwszą to jest na granicy polimeru tego materiału utworzyć pole elektryczne, żeby tak jak wam mówiłem, żeby te nośniki miały szansę wygenerować prąd elektryczny, ale z drugiej strony otulić ten polimer tak, żeby na przykład para wodna, czy powietrze, czy tlen nie docierał do polimeru, tak żeby zapewnić jego trwałość. No i wtedy rzeczywiście jak się robi testy trwałości, to jeżeli jest klasyczne rozwiązanie, nie ma tej warstwy takiej, nie jest to ta komórka hybrydowa, jak to nazwałem, to ona już po miesiącu nie działa, a teraz tak zabezpieczona, bardzo, ona znacznie dłużej działa, jest dobra. Ta czwarta generacja, którą ja tak nazywam polimerowa, te nazwy są nie jest, ma pewne swoje kłopoty. Czyli jak pierwsze z nich zrobione, to jest, już kończę, 58 rok, to robiono na kopię takich rozwiązań, jak się robi z krzemem, czyli warstwy. Tutaj była warstwa polimerów, które dobierano tak, żeby było pole elektryczne, czyli taki z nadmiarem niedomiarem elektronu. Tu wydajności były setki części procenta. To w ogóle było w ogóle beznadziejne. Bardzo długo nie rozumiano, dlaczego tak źle jest. No, pomysł jest dobry, te materiały mają ciekawe właściwości elektryczne. Okazało się, że niespełniony jest ten warunek, który wam pokazywałem, żeby materiał był dobry dla fotowoltaiki, to musi być druga droga dyfuzji, żeby te nośniki, które nie są na samym tym obszarze, gdzie jest pole elektryczne, tam dotarły, a tam były już separowane. Okazało się, że w materiałach tych typów organicznych, polimerach, tak droga dyfuzji to są pojedyncze nanometry. Niezwykle małe. W związku z tym gigantyczna część fotonów nie daje wkładu do prądu. Większość tych generowanych pan elektrodziura rekombinuje, prąd nie jest generowany. 5-10 nanometrów, a w półprzewodnikach czasami jest to 50 mikrometrów, czyli 1000 razy więcej, albo kilkaset razy więcej. No i to okazało się, że nie możemy to tak tworzyć klasycznie, musimy mieć nowe rozwiązania. No i w tej chwili robi się takie mieszane rzeczy, albo tutaj zatapia się te materiały, które mają odbierać nośniki, czyli takie struktury. My pracujemy nad takim rozwiązaniem, czy robimy taką matrycę półprzewodnikową. To są nanosłupki, każdy z nich jest takim przepięknym heksagonem, to jest tlenek cynku i w to można wleć polimer, one oblepiają to wszystko. Jeżeli gdzieś światło jest robione, to droga dotarcia, tak żeby separować, jest maksymalnie skracana. Więc potrzebujemy zupełnie nowych technologii, nowych możliwości. To wygląda już taki high-tech, nanotechnologii, a w zasadzie to w szklance wody możemy takie struktury robić, jak się trochę rozumie chemię tego. Także to jest niebywałe, że wcale do takiej części rzeczy już najwyższych takich półki nanotechnologii nie potrzebują tych maszyn za miliony dolarów. No i to jest to, co może spowodować, że to rozwiązanie, które ma olbrzymie zalety, jeżeli chodzi o cenę, zacznie być trochę konkurencyjne. To, że widzimy w tej chwili, że to zaczęło już dochodzić do wydajności kilkuprocentowych, co biorąc pod uwagę bardzo niskie ceny, jest bardzo ciekawe, że takie komórki no, mają realną szansę wkrótce być w produkcji. No i ostatnia rzecz, bardzo ważna. Mamy taki materiał, który jest no, cudem dzisiejszej optoelektroniki. Tlenek indowocynowy. Bez tego materiału nie byłoby tych wyświetlaczy. Każdy taki wyświetlacz używa ten materiał to przezroczystą, ogólną elektronę. No i w konsekwencji
Jest tak olbrzymie zapotrzebowanie na produkcję tego typu elektroczynnoczystych, że zaczyna indu na świecie brakować. Indu nie jest dużo, w związku z tym ceny zaczynają gwałtownie rosnąć. Natomiast jeżeli mamy perspektywę, no może nie pokrycia całego świata, ale znaczącej części dachów i tak dalej bateriami słonecznymi, to okazało się, że to jest możliwe, jeżeli chodzi o liść krzewu, tu nie ma problemu, tutaj mamy dowolne ilości, ale niestety nie indu, a potrzebujemy przezroczystą elektryczną światło dotarło do takiego materiału. No i teraz olbrzymi wysiłek grup na świecie, żeby znaleźć coś, co będzie równie dobre jak ten tlenek indowocynowy i zawierało tańsze materiały. Tych prób jest dużo, ale takim najciekawszym jest tlenek cynku, produkowany w nieprawdopodobnych ilościach w świecie, jako, no tutaj macie przykład tlenku cynku, czyli farby, dodatek do paszy, dodatek do kremów na opalanie, żeby blokować UV, zasypki dla dzieci, no i cokolwiek, wszędzie jest tlenek cynku. Więc cynku mamy bardzo dużo, a tlen numer jeden pierwiastek górny kwestia. W związku z tym w tej chwili to jest uważane, że to jest materiał, który uratuje fotowoltaikę. Ponieważ da nam te przezroczyste. No więc z tym przyszłość, już przelecę ten. No i pokazywałem wam to, i to była czarna wizja, bo wiemy, że nie starczy nam tych nieodnawialnych źródeł energii. Czyli była ta wizja, że nie jesteśmy w stanie tak dalej się rozwijać jak dotąd, no a czeka cała Azja, część Azji, Afryka, te obszary, które cywilizacyjnie są daleko za nami, no ale chcą nas dogonić, osiągnąć standard życia Europy. W związku z tym ilość zapotrzebowania energii tylko będzie rosła. No i teraz nowe dane mówią, że fotowoltaika, która no, była tłem, może stać się bardzo poważnym graczem. Są różne oszacowania. Niezwykle ambitnego to nazywano drugi program Apollo w Stanach, bo Obama rzucił, że 1/3 energii będzie z fotowoltaiki, po ostrożniejszej, które będą mówiły, że 5%. A to już nie będzie ułamki procenta. Czy fotowoltaika w najbliższym czasie będzie jednym z tych źródeł energii, które zapewni nam dalszy rozwój. Dlatego, no, jak gdyby wam o tym opowiadam, bo to jest jedno z ciekawszych też naukowo kierunków, które robimy. No i stąd ten tytuł, który na początku brzmi taki jednaki wydumany, ale rzeczywiście z punktu widzenia naszej cywilizacji to jedyne, co może nas uratować i zapewnić dalszy rozwój, to jest słońce. No bo to jest nieskończone źródło energii, tylko musimy się nauczyć go wykorzystywać. Dobrze.